Cześć wszystkim. Dzisiaj zaczynamy serię akwarelową. Będziemy malować, tłumaczyć i wszystko po kolei. Tak więc chciałabym, żebyście się nauczyły zdobień, coś tego typu. Może nie są idealne, to są moje pierwsze akwarelki, ale uważam, że jest pokazane dokładnie to, co ma być pokazane. A tu są moje zdobienia, które wykonuję między innymi teraz. Mam nadzieję, że widać progres, oprócz tego czarnego, bo to no taki mały niewypał, że tak powiem. Są naprawdę bardzo, bardzo fajne. Mam nadzieję, że też się zakochacie w tych zdobieniach, tak jak ja. Tak więc, dzisiaj wytłumaczę Wam, jak malować, jakie są dwie metody malowania tymi akwarelami i co potrzebujemy i czego ja używam. Więc tak, na pewno potrzebujemy kolor biały. Jeżeli chodzi o zdobienia właśnie takie kolorowe, najfajniej wyglądają na kolorze białym. Dlaczego? Ponieważ jest największy kontrast i najbardziej uwydatnione jest to zdobienie. Ja mam tutaj mój ulubiony biały 410 Bianco Ros z Molly Lac, Pablo Ros. Nie wiem, czy ostrość łapie mi dobrze. Oczywiście najważniejsze jest to top matowy. Ja już tu mam taki na wyczerpaniu, ale nieważne. Najlepiej taki właśnie bez dyspersji, żeby to naprawdę był mat, typowy mat, ponieważ zdobienia akwarelowe ślizgają się na topie wipe, bądź topie nabłyszczającym, jakiś z dyspersją i tak dalej, a nam zależy, żeby to zdobienie tak jakby się wtopiło i żeby fajnie nam się cieniowało. Do wykończenia możecie używać topu błyszczącego, tu mam wipe Real Color Semilac, mój ulubiony, albo topu matowego. Będziecie również potrzebować miseczkę z wodą, woda, obojętnie jaka temperatura, pewnie jakiś włos mojego psa już tam pływa, nieważne, tak miało być, taki jest plan, zawsze nutka takiej tajemniczości w tej wodzie pływa, no, mówiłam, włos mojego psa. Będziemy potrzebować również do jednej z metod taki holder, no takie coś do nakładania kolorów, do mieszania kolorów. Może to być talerzyk, może być coś płaskiego, cokolwiek, naprawdę cokolwiek. Pędzelek. Jeżeli chodzi o pędzelek, tu mam Aquarelle Sting z firmy Indigo. Widać. Aquarelle Sting z firmy Indigo. Jest to włos mojego psa. Jest to pędzelek typowo do akwareli. Używam go właśnie tylko i wyłącznie do tej metody. Dlaczego? Ponieważ jeżeli użyjemy go do jakiegoś żelu, zamoczymy go w klinerze, włosie się niszczy. Jest to włosie naturalne, macie od groma tych pędzelków. Ja akurat wzięłam ten w czasie pandemii, gdy nas zamknęli. Tak zamówiłam po prostu pierwszy taki z polecenia. I powiem Wam, naprawdę jestem zadowolona, ale jeżeli chodzi o takie bardzo, bardzo drobniutkie linie, bądź kropeczki i tak dalej, jeżeli ktoś nie ma wyrobionej ręki, to ciężko takim grubym pędzelkiem malować, ale tak to daje radę spokojnie, ja jestem w stanie wykonać wszystko to, co Wam pokazałam, jestem w stanie wykonać tym pędzelkiem. Zamówiłam teraz na AliExpress pędzelki polecane na jednej z grup u dziewczyn i naprawdę nie mogę się już doczekać, aż przyjdą. Jestem 9 pędzelków, nie są jakieś drogie, tam 20-30 zł chyba za nie zapłaciłam. I zobaczymy, jak przyjdą, będę na pewno je recenzować, więc na razie nic więcej nie mogę powiedzieć na ten temat. Z Włosia, kucyka, słuchajcie. Tak, też zawsze chciałam mieć kucyka. Nieważne. Moje farbki. Tak, farbki są już troszeczkę, jak widać, wykończone. Po przeprowadzce troszeczkę mi się zniszczyły, powysypywały, pomieszały. No jak widać, wszędzie mam farbę na wszystkim. Ja mam akurat z firmy Sonet. Zamówiłam je na Allegro. Są tu 24 kolory. Są naprawdę bardzo fajne pod tym względem, że jest ich dużo. Dużo mogę sobie mieszać. Zobaczcie. Mam różne, najróżniejsze odcienie. Najwięcej korzystam jednak właśnie czerwieni pomieszane z bielą, czyli właśnie różowe nam wychodzi, bo tak, możecie mieszać te farby i między innymi po to jest właśnie ta podkładka również. I zobaczcie, tak się one prezentują. Naprawdę są mega wydajne. Tyle czasu, co ja ich już używam
i no, są dojechane, troszeczkę trochę brudne, jak widać, ale to nie szkodzi, to wszystko czyścimy wodą, nie używamy do nich kompletnie cleanera. No i co? Jak już mówiłam, malujemy na macie. Więc tak, mam nałożony na wzornik, pokażę Wam płatki dwoma metodami. Mam nałożony na wzornik kolor biały i top matowy. Więc tak, przechodząc już do zdobienia, bierzemy sobie pędzelek. Sobie, o, żeby mi się nic nie zamknęło, maczamy pędzelek w wodzie. Tak, żeby się napił tej wody, bo on teraz suchy leżał. Odsączam sobie. Ciężko to będzie. Tak, wszystko przewróćmy. Ciężko będzie widać. Troszeczkę sobie odsączam na ręczniku papierowym. Zapomniałam powiedzieć, że ręcznik papierowy jest jedną z najważniejszych rzeczy. I maczam jeszcze raz. Namalujmy sobie może kolorem czerwonym. Słuchajcie, kolorem czerwonym malujemy sobie. Nie wiem, jaki to jest numer. Naprawdę nie wiem, jaki to jest numer, z tego względu, że mam pomieszane. Biorę sobie pędzelek, maczam dokładnie i robimy czubeczek. Widzicie? Taki czubeczek mamy. I teraz nakładamy na wzornik. Żeby namalować płatki, to oczywiście nie wyjdzie mi pewnie tak, jak ja bym chciała, ale nie martwcie się, bo to wszystko no, można ściągnąć, tego nie utwardzamy w lampie. Malujemy sobie płatki. Będzie to taki dziubek, taki trójkącik. I wiadomo, płatek ma listki dookoła i mamy dwa. Nie bójcie się naprawdę tej metody, bo jest mega przyjemna i super, naprawdę super wygląda, bo dużo klientek mówi, że wygląda to jak naklejki, a one naklejek nie chcą, bo wiedzą, że ja maluję wszystko ręcznie, nawet stempelków nie używam, szczerze mówiąc. Maluję 5 płatków. Jeżeli czujecie, że pędzelek jest już suchy, troszkę wody, maczamy z powrotem, robimy taki dziubek i domalowujemy jeszcze jeden płatek. Możecie robić to pojedynczo, jeżeli chcecie. Nie ma problemu. Teraz czyszczę sobie, jak widzicie, pędzelek. Czyszczę sobie z koloru. Odsączam delikatnie o ruch miseczki i o takim ruchem dotykającym ściągam sobie nadmiar wody. Teraz, nie zaczynając od samego środka, nie wiem, czy teraz mi wyjdzie, bo już przeschło, to w miarę szybko trzeba działać, tylko tutaj od tej końcówki prawie rozmywamy, jeżdżąc pędzelkiem sobie na boki, delikatnie dociskając. Czym mocniej dociskacie, tym mniej koloru będzie. I teraz pamiętajcie, najważniejsza rzecz, żeby skończyć w środku naszego płatka, czyli tam, gdzie zaczynaliśmy. Widzicie? Coś takiego. Jeżeli nie jesteście zadowoleni, bierzecie wodę, rozcieńczacie po prostu sobie kolor. Więc tak, bierzecie sobie tak, odsączamy delikatnie i malujemy jeszcze raz po naszym płatku. Pamiętajcie, żeby nie zaczynać od samego początku. I kończymy w środku. Widzicie? Coś takiego. Można zebrać nadmiar wody. I jest teraz płatek taki cieniowany. Czym dalej, czym tutaj brzegowi, bardziej ku brzegowi, jest on jaśniejszy. Wykonam teraz resztę płatków. Dojdziecie do wprawy. Uwierzcie, ja dopiero niedawno doszłam do wprawy, więc co płatek to inny, szczerze mówiąc. I kończymy w środku. Coś takiego. Dobra. Nie bójcie się, że jeden na drugi najdzie. Nieważne. Ponieważ to nic nie szkodzi. One są suche praktycznie, bo robimy to prawie suchym pędzelkiem. I malujemy następny płatek. Pamiętajcie, żeby obkręcać sobie czy tipsa, czy dłoń klientki. To Wam ma być komfortowo. A jeżeli klientka wymaga, to musi się poświęcić. Widzicie? No oczywiście, nie są takie idealne, jakbym chciała. To jest normalka, po prostu normalka. Dobra, ale chodzi tutaj o metodę. Na końcu, jeżeli czas nam na to pozwoli, pokażę Wam jakieś zdobienie. Dobra.
I jeszcze dwa płatki. Ciężko się tak maluje, jak wiecie, mam dosłownie telefon przy nosie. Płatki dowolnej wielkości i dowolnego kształtu. Tu nie musicie się ograniczać, zobaczcie. Każdy płatek jest inny. Dobra. Możemy do tego zdobienia używać bulionu, cyrkonii, spider gelu, różnych paintów. Możemy domalowywać. Jeżeli się nie czujecie jeszcze na tyle, żeby malować gałązki, to możecie zrobić to żelem do zdobień. Żelem do zdobień bądź czymś innym. Nie ma problemu. Zobaczcie, mamy kwiatka. Jest naprawdę mega fajny. Tylko pamiętajcie, najważniejsza rzecz, że zawsze czyścimy sobie pędzelek i żeby go odsączyć w tej metodzie właśnie takiej rozmywania płatków. Dobra, teraz weźmy sobie, namoczmy pędzelek i weźmy sobie kolor zielony. Ja używam ciemnej zieleni. Dokładnie cały pędzelek maczam i robię dziubek. Dziubek. Taki, żeby nie był rozczapiżony. Teraz prawie w powietrzu, delikatnie, dosłownie delikatnie dociskając, maluję sobie łodyżkę. Zobaczcie. Coś takiego. Z drugiej strony domalowuję, żeby była jakby tak spójność. Tak, nie oddycham w tej chwili. Dlatego się nie odzywam. Mamy coś takiego. Domalujmy jeszcze jedną łodygę, która będzie przechodziła, że tak powiem, na skos do naszej, którą wykonaliśmy przed chwilką. Coś takiego. I tutaj oczywiście domalowuję też. Mamy taką łodygę. Jak widzicie, nasz kwiatek już nabiera tutaj kształtu wszystkiego. Zmywam sobie pędzelek, czyszczę w wodzie. Pamiętajcie, żeby tą wodę wymieniać raz na jakiś czas. W sensie po każdym zdobieniu, no wiadomo. Tylko raz na jakiś czas pod tym względem, że no, woda jest brudna, tak? I zacznie nam barwić różne kolory. A tego byśmy nie chcieli. Dobra. I robimy tak samo kolor i dziubek. Teraz będziemy malować płatki. Płatki to są naprawdę banalnie proste. I tak, malujemy mały dziubek tutaj. Malujemy mały dziubek z drugiej strony gdzieś, gdzie chcecie, naprawdę. Namalujemy go sobie tutaj. Czym więcej płatków, uważam, że tym fajniej wygląda, naprawdę. Tym fajniej wygląda, a na tym nam zależy, żeby efekt był wow. No i powiedzmy sobie tutaj, o, domaluję. Widzicie? Mamy coś takiego. Na razie za niczym to nie wygląda. Odsączyłam pędzelek i tą samą metodą jedziemy sobie do boków. I dziubek i ściągamy do środka. Jeżeli nie podobają Wam się te widełki, które nam tu powstały, możecie je zmyć pędzelkiem. I następny listek robimy tak samo. Delikatnie na boki, pamiętając, że to są listki. I musimy je delikatnie trochę robić. Nie martwcie się, że nie wychodzą, bo mi też nigdy nie wychodzą. Poprawiam je później pędzelkiem z wodą. Dobra, i malujemy następne. Możecie sobie teraz pominąć ten krok. W sensie pominąć, przewinąć sobie troszkę. Ja domalowywuję resztę listków. I zaraz zobaczycie efekt. I jeszcze dwa z góry. Czym więcej kolorów dacie, tym fajnie wygląda, szczerze mówiąc, naprawdę. Więc nie ograniczajcie się tylko do różu, bądź żółtego, bądź, nie wiem, niebieskiego, tylko mieszajcie te kolory. Możecie zrobić płatek na płatku, słuchajcie. Płatek na płatku namalować, poczekać aż ten kwiat nam przeschnie i namalować jeszcze raz płatek
tutaj w tych łączeniach tych płatków spod spodu. I teraz moczę sobie sam czysty pędzelek i od rogów, czyli tutaj od końcówki, przejeżdżam kilka razy do środka po naszych płatkach, rozmywając je jeszcze bardziej, tak jakbym chciała, żeby końcówka była bardziej transparentna, żeby ten nasz dziubek był bardziej transparentny. Jeżeli już Wam się nie zmywa, przemyjcie pędzelek. I jeszcze tutaj dziubek. No i oczywiście jeden płatek zepsułam. Nieważne. Tak miało być. I zobaczcie, mam w sumie prawie gotowe zdobienie. Teraz potrzebujemy nałożyć sobie coś na środek. Może być czarne, może być żółte, a może być pomarańczowe. A ja użyję sobie ciemnego fioletu, słuchajcie. Teraz bardzo dużo nakładamy sobie na pędzelek farby. Troszkę wody, pamiętajcie, troszkę wody, dużo nie trzeba. I malujemy w środku naszego kwiatka kropeczki. Nic innego, tylko kropeczki różnej wielkości, samym czubeczkiem. W środku trochę więcej, gęściej tych kropek, a na brzegach możecie takie pojedyncze sobie domalować, zobaczcie. Coś takiego. Możemy domalować jeszcze inny kolor. Możemy zrobić teraz na przykład pomarańczowe. Jak widzicie, moja woda już powoli traci swoją żywotność. Pomarańczowe kropki. Filmik będzie trochę długi, ale nie szkodzi. Przynajmniej pokażę Wam dokładnie. Ten, kto chce się nauczyć, zostanie ze mną. Bo cały czas pracujemy, cały czas pracujemy. Wzięłam sobie teraz kolor pomarańczowy i maluję też takie pojedyncze kropeczki, gdzie nie gdzie, między tymi fioletowymi. Można szaleć, naprawdę, tu można tak szaleć, jak tylko chcecie. Okej, musimy zostawić to do wyschnięcia, ponieważ o ile tamte sobie rozmywamy, to jest wszystko świetnie, ale te jednak one mają bardzo dużo pigmentu w sobie i muszą teraz troszkę przeschnąć, bo ich nie rozmywamy wodą. I przejdźmy do następnego zdobienia. Teraz ważna rzecz. Bierzemy sobie farbę. Weźmy sobie kolor na przykład niebieski. Bardzo, bardzo, bardzo dużo paćkam sobie tym pędzelkiem w tej farbie, żeby wziąć bardzo dużo tej farbki i nakładam sobie tutaj. I tak samo robię z wodą, żeby mniej więcej było tyle wody, ile mamy pigmentu. Zobaczcie, coś takiego. Teraz musimy zrobić tak, żeby oczyścić pędzelek. Odsączam go i mocno musi się napić nasze włosie. Dokładnie, mocno, 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 żeby ta woda aż normalnie była taka, że tak powiem, mokra. Zobaczcie, taki bardzo, bardzo, no łap ostrość. Widzicie, ostrość mnie dzisiaj nie lubi. Nieważne. Jest bardzo, bardzo mocno napity. I teraz druga metoda. Metoda numer dwa, tak jestem cała od wody. Metoda numer dwa polega na tym, że malujemy sobie płatek wodą. Dosłownie malujemy go wodą. Zobaczcie, coś takiego. I żeby ta woda dosłownie była na tym płatku. Dosłownie była, naprawdę. Teraz czyszczę sobie włosie i odsączam go dosyć mocno, ten pędzelek. Dosyć mocno, żeby był prawie suchy. Teraz ściągamy sobie kolor. Nie z samych brzegów, żeby obwódka została, tylko ze środka. Zobaczcie, nasz suchy pędzelek spija, dosłownie spija tą wodę ze środka. Widzicie? I spił całą wodę. I mamy płatek gotowy. I to samo. Zawsze przemywamy pędzelek. Znowu mocno nasączamy wodą. Pewnie nie wyjdzie mi tak, jak bym chciała, ale nieważne. Powinno być przezroczyste. Maluję sobie następny płatek. I mamy tutaj wodę.
pół sekundy dosłownie wystarczy, żeby zaschło na brzegach. Mocno odsączamy sobie i ściągamy nadmiar wody. Delikatnie przejeżdżając od boku do boku. Jak widzicie, no niestety nie wychodzi mi tak, jakbym chciała, że widać ten płatek spod spodu. Dlaczego? Nie wiem. Jeszcze się tego nie nauczyłam, ale każdy ma prawo do błędu. Więc nikogo nie krytykuję, nikt nie powinien siebie krytykować za to, bo to jest najgorsze, co można zrobić. Domalowujemy sobie następny płatek. Widać? Widać. O. Pamiętajcie, żeby była tu kropla wody, dosłownie kropla wody. Jeżeli za mało, to kładamy. I coś takiego. Koleżanka właśnie wczoraj pokazywała mi, jak się maluje akwarelą. No i mam nadzieję, że zakochała się tak jak ja. I ściągamy sobie nadmiar wody. Pamiętajcie, żeby w miarę szybko tutaj działać, ponieważ chcemy, żeby jednak te płatki były dosyć transparentne. A do tego trzeba szybko działać, chociażby z tego względu, że jak one zaschną, to ten pigment zasycha na całą płatku. A no nie tak ma być. Teraz namalujemy sobie jeszcze dwa małe dzióbki na dole. No, takie małe dzióbeczki tutaj. O, niech sobie gdzieś tutaj będzie. O, coś takiego. O, piękny to nie jest, ale pewnie dotknęłam gdzieś tłustą ręką. I ściągamy sobie kolor. Jeżeli wyjdą Wam przezroczystości, to takie, że widać płatek spod spodu, to podziwiam, bo ja tego nie umiem. Nie umiem, pewnie ktoś mi w komentarzu zaraz napisze, że no może źle farbę mieszam albo coś, ale czekam na to, naprawdę czekam na to. Powiedzcie mi co, dlaczego, bo no nie rozumiem. Naprawdę nie rozumiem, dlaczego akurat mi tak wychodzi, że nie wychodzi, naprawdę. To jest dosyć irytujące. Jeszcze jeden. Dobra. I ściągamy kolor odsączonym pędzelkiem. Od boku do boku, nie zmywając naszej obwódki, która robi tu największą robotę. Zobaczcie, mamy coś takiego. Ok, teraz namalujemy sobie łodygę. Zróbmy ją czarną. Mocno, mocno zbieram sobie farbki. Robimy dziubek. Widać dziubek? Widać dziubek. I teraz od środka tutaj przejeżdżając malujemy sobie łodygę. Zapomniałam jeszcze jednej takiej pojedynczej łodyżki, która nam się za chwilę przyda. Dobra. Zrobimy sobie kropeczkę. Można powyciągać z tej kropki kilka pojedynczych linii. Tak, znowu nie oddycham. To jest przerażające po prostu. Też tak macie, jak malujecie jakieś zdobienie, że nie oddychacie? Bo mnie to przeraża bardzo, naprawdę. I sobie teraz wezmę tak, o, kilka takich pojedynczych linii, żeby nadać takiej drapieżności zdobieniu. Pamiętajcie, że jeżeli już czujecie, że pędzelek jest suchy, robimy jeszcze raz to samo. Teraz przemywam sobie dokładnie mój pędzel. Powinnam już wodę zmienić, ale po co, skoro zaraz kończymy. I nałożę sobie jeszcze naszej rozwodnionej farbki. Już taka końcówka tu została, ale wystarczy. I teraz na końcu namalujemy jeszcze taką główkę kwiatka. Taki pączek. Lubię pączki. Tak, lubię pączki. Taki pączek. I ściągamy kolor. Tak samo od boku do boku, zostawiając naszą obwódkę. Coś takiego. Dobra, teraz potrzebujemy jeszcze obmalować dookoła naszego małego kwiatka. Pamiętajcie, żeby robić dziubek. I malujemy jedną linię z jednego boku, jedną linię z drugiego boku, prawie w powietrzu, pamiętajcie, prawie w powietrzu.
I coś takiego mamy. Widzicie? Nie jest to jakieś mega trudne. To musisz sobie przesknąć, a na to możemy już nałożyć top. Po nałożeniu topu dopiero wyjdzie nasze zdobienie, jak fajnie wygląda. Nakładam sobie top No Wipe. Jak widzicie, miałam Wam tylko pokazać, jak się wykonuje listki, a wykonaliśmy sobie dwa zdobienia w sumie. Jak widzicie, nic się nie zmywa, nic się nie zmywa, nic się nie dzieje z tym kwiatkiem. Taki był plan. Tak miało być. Dobra, wkładam do lampy. To drugie jeszcze pozwolę mu sekundkę przeschnąć. I naprawdę, uwierzcie mi na słowo, jesteście w stanie wykonać takie zdobienie, bo ono nie jest trudne. Kwestia tego, żeby pamiętać o kilku ważnych zasadach, o których dzisiaj właśnie na filmie powiedziałam. Między innymi o tym, żeby zawsze czyścić sobie pędzelek. I pamiętajcie, czym mocniejszy nacisk, wcale nie oznacza, że będzie lepiej. Najlepiej zaczynać delikatnie. Jeżeli Wam coś nie wyjdzie, możecie zmyć to cleanerem, wodą, możecie buferem, po prostu kostką, taką polerką. Możecie sobie przejechać. Mogę już nałożyć na drugie zdobienie top. I no nic się nie będzie działo, tak? Bo przynajmniej tego koloru nie będzie widać spod spodu, ponieważ iż aczkolwiek, tak? Jeżeli przemywacie, to ten kolor jednak w ten mat lubi sobie tak się wezrzeć, że tak powiem. I no niestety zostaje tam nam plama jakaś. Dobra. Okej. Mamy dwa pokryte topem. Wkładam do lampy. 30 sekund. No i co? To by było na tyle. Chwilę to trwało, ale mam nadzieję, że wytłumaczyłam Wam mniej więcej, jak można właśnie działać akwarelą. Jeszcze mam nadzieję, że wykonam owoce, jakieś inne zdobienia właśnie. No krajobrazy nie, krajobrazy to dla mnie jednak jest trochę za trudne. Wierzcie na słowo, jest to trudne. No jest dosyć pracochłonne. Wczoraj wykonałam klientce akurat dwa kwiaty, które, o te tutaj kwiaty. Ten, kto mnie obserwuje na Instagramie, bądź, nie, na Instagramie jeszcze nie wrzuciłam, ale na Instagramie, bądź na moim fanpage'u na Facebooku, zobaczy właśnie te zdobienia i wykonałam je w 6-7 minut, słuchajcie, na dwóch paznokciach. Więc to nie jest pracochłonne bardzo, zobaczcie. Piękne, prawda? I mamy dwie metody. Metoda rozmywania i metoda naszych przezroczystości, takich transparentności, takich duchowych kwiatków. Nie wiem, jak to nazwać inaczej. Mam nadzieję, że Wam się podoba takie coś. I zaczynamy serię zdobień akwarelką, więc do zobaczenia za tydzień. Dajcie znać w komentarzu, czy udało Wam się coś wyczarować. Farbki dowolne, akwarelowe, nie musicie mieć Sonet. Chociaż uważam, że one są dosyć fajne, ale jak na początek nie chcecie tyle wydawać, to nie ma problemu. Zamówcie nawet na AliExpress. Co to za różnica? Farby to farby, jak dla mnie, tylko różnią się kolorami. Tak więc, jeżeli Wam się podobało, a oglądacie mnie pierwszy raz na przykład, albo oglądacie już dłuższy czas, ale bez subskrypcji, to zostawcie, zaznaczcie. Tam gdzieś na dole jest taki czerwony guziczek, subskrybuj albo subscribe, tak wiecie, English, to no zaznaczcie, no. No trochę nam brakuje do tych 10 tysięcy do mojego celu, więc trzymam kciuki. I do zobaczenia na następnym filmie. Pa!